Jednak ekipa z Bydgoszczy, miałem rację. Zjawisko niezwykłe. Projektant, można powiedzieć, odleciał. Ale za 5 zł. O, ta była szybka. Chociaż bez pasów. Poprzez maskę idących i dach. Jednak szybka za szybka, hamulce za małe. Luty jest dobrym dniem na różne akcje. Zobaczmy, co tutaj z tyłu się dzieje. Daćka, trochę plastiku, urwane już na zepsutych. I tam do końca można iść i iść i iść. Tutaj szacujemy, a wiemy to od chłopaków z tego placu, od panów Tomków, że tu się sprzedaje około 100 do 200 aut miesięcznie, tyle samo uszkodzonych przyjeżdża, żeby zatowarować plac. 800 do 1000 samochodów na placu. To jest placu część górna, natomiast część dolna jest, wiadomo, zgadnijcie gdzie? No właśnie, część dolna, proszę Państwa, jest na dole. Tak, to Was zaskoczyłem, bo sytuacja niezwykła. A schowam moje dzwoniące dzwonki, bo to potrafi irytować, a nawet wkurzać niektórych. Mnie samego również to denerwuje. Jak mi osty, Karolu! Zatem już stał na autostradzie, było znakowane, a kierowca, co się zdarza ostatnio coraz częściej, nie zauważył, nie dohamował służb drogowych. Insignia w wiśnie, rzadkość. Na pełnym ledzie. Sama niestety nie parkuje, ale na pewno potrafi zrobić sporo innych ciekawych rzeczy. Sporo ciekawych rzeczy. Przecierka. Jak inne samochody w S-Line, aż żal zostawiać. Nawigator wyjeżdżający z deski. To się o taki raperski znaczek od VW Cent. Oczywiście znaczek jest kompletny. Żeby nie było, że jakieś 50 cent czy VW cent. Co za różnica, uwaga, błoto. Przypominam, luty. Na blacie dziś ma być 12 stopni, na razie jest 7. Poranek, 8:50. Jest Bosko. Nie mylić z Janem Bosko z Gwadelupy. 500 w prądzie. Ciekawe, czytałem o tym samochodzie opinię, czytałem o zasięgu podawanym przez fabrykę, czytałem też opinię użytkowników i okazuje się, że z tym zasięgiem w każdym elektryku nie robi 200, tylko 100 latem. Zimą to nie chce już, o, płot zniwelowali, zimą to nie chce już pytać, ile zasięgu jest na płot zniwelowany. Czy da radę maskę odjąć? Patrz teraz. Odjąłbyś kiedyś maskę w starej BMC? Nie odjąłbyś, przenigdy. Tu mamy cytrynę, gdzie Roman odjął maskę z 90 stopni kąta. Ostawię w stanie oryginalnym. Ale krzepa z rana. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car.